Dzień dobry Państwu. Nazywam się Tomasz Dudkowski. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w programie Czy warto jeszcze w coś wierzyć? Tydzień temu rozmawialiśmy na temat tego, czy Biblia to zwykła książka, czy też może coś więcej. Mam nadzieję, że przez ten tydzień mogliście Państwo przekonać się, że to rzeczywiście jest zupełnie inna księga, inna niż wszystkie, że można jej z całą pewnością zaufać. Ale to było tydzień temu. Natomiast co będzie się działo w tym programie dzisiaj? Czego możecie się Państwo spodziewać? Przede wszystkim chciałbym Państwa zachęcić do aktywnego udziału w czacie, żebyście Państwo również mogli współtworzyć ten program. Na stronie Nadzieja TV znajduje się zakładka czat i tam zachęcam, żeby odwiedzić tą stronę, żeby się zalogować i dyskutować na tematy, o których tutaj będziemy również rozmawiać. Co jeszcze? Oprócz tego możecie Państwo liczyć również na to, że pojawią się tematy zdrowotne. Tak się składa, że jest z nami po raz kolejny Beata Śleszyńska. Bardzo mi miło, cieszę się, że jesteś z nami. I będziemy właśnie chcieli dowiedzieć się, w jaki sposób możemy jeszcze lepiej wpływać na nasze zdrowie. Co jeszcze oprócz tego? Oprócz tego będziemy mieli również możliwość dowiedzenia się, kim jest Bóg Ojciec. A w ten temat będzie nas wprowadzał Łukasz Romanowski. Łukaszu, chciałbym Cię prosić teraz o to, żebyś powiedział nam w kilku zdaniach, O czym będziesz chciał do nas powiedzieć? Tak. Dzisiaj będziemy mówić na temat, już w zeszłym tygodniu zapowiedziany, będziemy dzisiaj mówić o Bogu Ojcu, ale tak naprawdę przy okazji mówienia o Bogu Ojcu będziemy chcieli powiedzieć nieco szerzej o tym, kim jest tak naprawdę Bóg. No bo w gruncie rzeczy, jak się patrzy na świat, mamy mnóstwo różnych kultur. Każda kultura patrzy na Boga w inny sposób. A w gruncie rzeczy tak naprawdę każdy człowiek Boga definiuje inaczej. Więc wydaje mi się, że trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę jest Bóg, kim jest Bóg Ojciec. I o tym dzisiaj chciałbym, abyśmy wspólnie porozmawiali. Dziękuję, to za chwilę. Po tej prezentacji, którą będzie miał Łukasz Romanowski, będziemy również chcieli podyskutować na ten temat. Będziemy chcieli wspólnie z Mariuszem Zaborowskim, którego bardzo miło mi jest przywitać. Cieszę się, że jesteś z nami. Również Julian Hatała, którzy będą nas wspomagali podczas dyskusji. Będziemy chcieli właśnie porozmawiać na temat roli, jaką pełni Bóg Ojciec, kim jest Bóg Ojciec, o tym wszystkim, o czym przed chwilą mówił do nas Łukasz. Ale zanim te tematy, o których wspomniałem, chciałbym Państwa zaprosić na chwilkę przerwy z muzyką. Także serdecznie zapraszam, 3 minuty z muzyką. Today for a soul returning from the wild.
See the father meets him out upon the way, welcoming his weary wandering child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army like the mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Ring the bells of heaven. Reconciled. Yes, the soul is rescued from his sinful way and is born a new and ransomed child. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army like the mighty sea, pealing forth the anthem of the free. Today, angels swell the glad triumphant strain. Tell the joyful tidings, bear it far away, for a precious soul is born again. Glory, glory, how the angels sing. Glory, glory, how the loud hearts ring. 'Tis the ransomed army, like a mighty sea, a mighty sea, for the anthem of the free. We'll sing the anthem of the free. Podobała się Państwu ta muzyka. A co teraz? Na czacie ostatnio pojawiło się pytanie, co w programie dotyczącym wiary robi tematyka zdrowotna? Dlaczego na ten temat rozmawiamy? Chciałbym wyjaśnić, korzystając z tego, że mam taką możliwość. Otóż chcemy, by w kwestiach zdrowia, żebyśmy więcej wiary pokładali w świadomym podejściu do diety, w świadomym wyborze zdrowych produktów, abyśmy mniej ufali pigułkom, tabletkom i lekarzom. Generalnie stawiamy na profilaktykę, a dopiero później na leczenie. I dlatego jest z nami pani Beata Śleszyńska, specjalista od spraw zdrowia, osoba, która prowadzi również stronę zdrowiezwyboru.pl, do której odwiedzenia serdecznie Państwa zapraszam. Na jaki temat będziesz teraz mówiła, Beata? Byś mogła powiedzieć coś na ten temat. Witam serdecznie Państwa. No dzisiaj będzie tłusto, więc będziemy dzisiaj rozmawiać o problemie spożywania tłuszczu. Tłusto, tłuściej, najtłuściej. To stopniowanie, które pojawiło się też i w tematyce spotkań, troszeczkę mnie przeraża. A to tylko dlatego, iż powszechnie wiadomo, że spożywanie tłuszczu związane jest z chorobami serca, rakiem, nadwagą, cukrzycą i wieloma innymi dolegliwościami. Materiał badawczy dotyczący wpływu ilości i jakości tłuszczu jest dość obszerny, a my mamy na to kilkanaście minut. Tak więc pozwólcie Państwo, iż powiem tylko o tych tłuszczach dobrych i tłuszczach złych, o obecności tłuszczu w naszym pożywieniu na tyle, na ile nam czas pozwoli. Doskonale wiemy o tym, że tłuszcze są nam potrzebne, są niezbędne.
Wiemy o tym, że tłuszcze są nośnikami witamin, są też zasadniczym budulcem błony komórkowej. Są również potrzebne do tego, aby dostarczyć naszemu organizmowi niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Niezbędnych to znaczy takich, których organizm nasz nie jest w stanie sam sobie wyprodukować. Z tych właśnie nasyconych kwasów tłuszczowych organizm dostarcza nam hormonów. Wiemy również o tym, iż tłuszcze możemy podzielić na te widoczne, takie, które widzimy w postaci oleju, masła, margaryny, smalcu i też tłuszcze niewidoczne, które znajdują się w pożywieniu, na przykład śmietana, mleko, wędliny, sery, czy takie produkty jak fast food, chipsy i również słodycze. Wiemy również, że pod względem budowy chemicznej tłuszcze dzielimy na te nasycone i na te nienasycone. Nasycone to tłuszcze, które przede wszystkim znajdują się w produktach pochodzenia zwierzęcego. Nienasycone to oleje, wszystkie oleje roślinne. I wiemy również, proszę Państwa, iż tłuszcze tłuszczom nierówne. Z wieloletnich obserwacji wynika, iż takie zwyczajne, tradycyjne, wysoko przetworzone jedzenie dostarcza nam sporą ilość tłuszczy. I jest też przyczyną wielu różnych chorób. Naukowcy podają, iż 80 różnych chorób i dolegliwości wynika właśnie ze złej diety, a szczególnie ze spożywania dużej ilości tłuszczy. I teraz chciałabym Państwu powiedzieć o takich tłuszczach, które są najbardziej niekorzystne. Wielu lekarzy i dietetyków uważa, że te tłuszcze są bardzo niebezpieczne dla naszego organizmu i faktycznie nawet nie ma bezpiecznej normy spożywania tych tłuszczy, a chodzi o kwasy tłuszczowe trans. Do przeobrażenia nienasyconych kwasów tłuszczowych w kwasy trans dochodzi w czasie produkcji twardych margaryn, gdy olej rośliny wzbogaca się w cząsteczki wodoru i poddaje działaniu bardzo wysokiej temperatury. Na przykład sprzedawana margaryna w sklepach w takich twardych kostkach, która jest używana powszechnie w naszej kuchni, tak samo też i używana jest do różnych wypieków, zawiera właśnie te kwasy tłuszczowe trans. Ponadto kwasy tłuszczowe trans mogą powstawać w czasie smażenia olei roślinnych, podgrzewanych do wysokiej temperatury. I podczas smażenia czy też i pieczenia w wysokiej temperaturze, gdy podgrzewane cząsteczki oleju roślinnego wiążą się z cząsteczkami wodoru, w wyniku czego powstaje nowy związek, uwodorniony kwas tłuszczowy. I bardzo często też na etykietkach niektórych produktów spożywczych możemy zobaczyć takie właśnie informacje jak uwodorniony kwas tłuszczowy. I jeżeli taka informacja jest na produkcie spożywczym, to na pewno taki produkt zawiera kwasy tłuszczowe trans. Dlaczego te tłuszcze trans są tak niebezpieczne i też tyle badań naukowych potwierdza, by ich nie stosować albo unikać, jak tylko jest to możliwe? Otóż tłuszcze trans podnoszą bardzo stężenie cholesterolu LDL i również stężenie trójglicerydów. Ponadto wpływają na kondycję śródbłonka tętnic. Wiemy o tym, iż zmiany miażdżycowe, które powstają, są przede wszystkim wynikiem słabej kondycji śródbłonka. I w momencie, kiedy śródbłonek jest uszkodzony, to szybciutko i łatwo przenika zmodyfikowany cholesterol LDL. I właśnie tłuszcze trans, które spożywamy w produktach, przenikają albo sprawiają, że kondycja tego śródbłonka jest zachwiana. Ponadto obniżają stężenie dobrego cholesterolu HDL. Zwiększają też ryzyko cukrzycy,
poprzez zwiększoną oporność na insulinę również osłabiają nasz układ odpornościowy, a wiemy, że jeżeli mamy sprawny układ odpornościowy, jesteśmy w stanie zwalczyć każdą chorobę. Ponadto powodują zanik mięśni, a przede wszystkim tłuszcze trans wpływają bardzo na zwiększone ryzyko choroby nowotworowej. Proszę Państwa, gdzie w takim razie te tłuszcze trans występują? W jakich produktach w Polsce? Przede wszystkim to są twarde margaryny. Każda twarda margaryna na pewno ma kwasy tłuszczowe trans. Różne produkty typu fast food, 1,56% zawierają właśnie takie produkty tych tłuszczy trans. Przekąski i chipsy, wyroby czekoladowe. Zobaczcie Państwo, słodycze mają ogromny procent tych kwasów tłuszczowych trans. Zupy i sosy w proszku. Wszystkie tego typu produkty szybkie, do szybkiej konsumpcji. Wystarczy tylko wlać trochę wody, zamieszać, poczekać i zjeść. Ale może warto zastanowić się, czy rzeczywiście taki kubeczek szybkiej zupy jest wskazany. Tłuszcze trans stały się bardzo popularne. Zostały wprowadzone na rynek spożywczy, rynek gastronomiczny w latach 50. i od razu zyskały miano produktu, który jest bardzo tani i bardzo ekonomiczny, bo taki tłuszcz trans, który używany jest na przykład do smażenia frytek czy hamburgerów, przede wszystkim zachowuje długą termin ważności. Ponadto może przez długie godziny być rozgrzany i wielokrotnie używany jest do smażenia czy obróbki technicznej. Jeżeli mieliście Państwo takie kiedyś uczucie, że jecie coś o smaku przypalonego tłuszczu, to na pewno jest to tłuszcz trans i należy go naprawdę bezwzględnie unikać. Więc jeżeli wiemy, w których produktach ten tłuszcz trans znajduje się, to wystarczy tylko ograniczyć spożycie właśnie tych produktów. A teraz coś też i pozytywnego o tłuszczach. Wiemy o tym, że niezbędne i nasycone kwasy tłuszczowe są nam szalenie potrzebne. I chciałabym teraz powiedzieć coś o tłuszczach nienasyconych omega-6 i omega-3. Dostarczenie tych tłuszczy omega-6 jest nam potrzebne, ale okazuje się, że nie ma też takiego niebezpieczeństwa, że możemy nie otrzymać w pożywieniu tych tłuszczy omega-6. Widzimy też, że spożycie w granicach 5-6% energii obniża stężenie cholesterolu całkowitego, obniża też cholesterol LDL, ale nie zmniejsza stężenia trójglicerydów. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że jeżeli w naszej diecie jest za dużo tych tłuszczy omega-6, to one jednak osłabiają naszą odporność. Mogą też obniżać cholesterol, ten dobry cholesterol HDL o 2-3%. Tłuszcze omega-6, jeżeli jest ich dużo w diecie, są bardzo niebezpieczne. A dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż w wyniku przemian tłuszczowych omega-6 powstają prostaglandyny. I w wyniku przemian tłuszczów omega-6 te prostaglandyny mają charakter prozapalny i prozakrzepowy. I one są tak naprawdę nam potrzebne, bo w momencie, kiedy skaleczymy się, to powstaje stan zapalny. I te tłuszcze omega-6, one w jakiś sposób pomagają nam ten stan zapalny zniwelować. Ale w momencie, kiedy w naszej diecie jest za dużo tych tłuszczów omega-6, to stan zapalny powstaje tam, gdzie go nie powinno być. I
Spożycie dużej ilości tłuszczów omega-6 powoduje takie problemy jak reumatoidalne zapalenie stawów, stany zapalne, powoduje też i zwiększoną tendencję do powstawania nowotworów, ale również i problemy miażdżycowe, bo wiemy, że miażdżyca jest chorobą na tle zapalnym i wiele innych chorób cywilizacyjnych również taki charakter posiada. Te tłuszcze omega-6 znajdują się w różnych olejach, ale nie tylko. Również pewna ilość i to spora ilość tych tłuszczy omega-6 znajduje się w produktach pochodzenia zwierzęcego, jak mleko, masło, jajka, wędliny i wiele, wiele innych produktów. Tak więc powiedziałam Państwu, że tłuszcze omega-6 są produktami, które możemy dostarczyć bez żadnego problemu. I teraz jeszcze chciałabym zwrócić Państwa uwagę na kolejny rodzaj wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, tych niezbędnych kwasów tłuszczowych w naszej diecie. To tak zwane tłuszcze lecznicze, omega-3. One mają szerokie i bardzo ważne zastosowanie, jeżeli chodzi o prewencję kardiologiczną. Ale nie tylko. Ale zwróćmy teraz uwagę właśnie na spożycie tych tłuszczów omega-3, jeżeli chodzi o zapobieganie chorób układu krążenia. Przede wszystkim one zmniejszają nadpobudliwość kardiomiocytów. W ten sposób i zmniejszają ryzyko VF, czyli migotania komór serca. Jeżeli zmniejszają właśnie nadpobudliwość kardiomiocytów, to również zmniejszają ryzyko nagłego zgonu. Poza tym zwiększają stabilność płytki miażdżycowej, obniżają działanie aterogenezy, czyli tworzenia się tych blaszek miażdżycowych na tętnicach krwionośnych. Ponadto wykazują zdolność do wzmacniania śródbłonka tętnic. Tak jak powiedziałam, w przypadku tworzenia się zmian miażdżycowych, ta kondycja śródbłonka jest bardzo istotna. Jeżeli uszkodzony jest śródbłonek, to przenika oksydacyjnie zmodyfikowany LDL i tworzą się zmiany miażdżycowe. Więc te tłuszcze omega-3 zwiększają stabilność, zwiększają kondycję śródbłonka tętnic. Obniżają również ciśnienie tętnicze. Wiemy o tym, że właśnie na naczynia krwionośne bardzo niebezpieczne jest ciśnienie, które panuje w środku. To właśnie ciśnienie tętnicze również ma wpływ na pękanie czy uszkadzanie tego śródbłonka tętnic. Tak samo składniki dymu tytoniowego wpływają również na uszkodzenie śródbłonka tętnic. I oczywiście tłuszcze omega-3 wykazują taką tendencję do obniżania trójglicerydów. Bardzo proszę o kolejny slajd dotyczący tłuszczów omega-6 i omega-3. Chciałabym tutaj Państwu zwrócić uwagę na to, iż te tłuszcze są potrzebne, ale w odpowiedniej proporcji. Prawidłowa proporcja kwasów omega-6 do omega-3 powinna wynosić pomiędzy 4 do 1. I zwróćcie Państwo uwagę, że w typowej polskiej diecie spożywamy 14 do 25 razy więcej omega-6 niż omega-3. Co się dzieje w momencie, kiedy spożywamy więcej tych kwasów omega-6 niż omega-3? Co się dzieje, kiedy ta równowaga jest zachwiana? Jeszcze powiem do tego, iż tłuszcze omega-3 wykazują taką zdolność właśnie do tego, iż mają szeroki wpływ na funkcjonowanie naszego układu nerwowego, na nasz mózg, ale również i z przemian kwasów tłuszczowych omega-3 powstają prostaglandyny. Tak jak w przypadku omega-6 prostaglandyny miały charakter prozapalny i prozakrzepowy, tak tutaj w przypadku tłuszczów omega-3 mają działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Widzicie różnicę?
Dlatego to ma szerokie znaczenie, jeżeli chodzi o prewencję chorób kardiologicznych, ale i nie tylko. Ponadto właśnie podwyższenie poziomu kwasów omega-6 w organizmie przyczynia się do zwiększenia intensywności objawów alergii i chorób autoimmunologicznych. I bardzo często, jeżeli w naszej diecie jest dużo produktów zwierzęcych, jest dużo produktów typu tłuszcz w postaci oleju, masła, margaryny, śmietany, smalcu, czegokolwiek, co jest tłuste i zawiera dużą ilość tłuszczy, to mamy zbyt dużą ilość i tego tłuszczu niekorzystnego, czyli tłuszczu nasyconego, również i tłuszczu omega-6, który w dużych ilościach wykazuje właśnie taką zdolność tworzenia tych stanów zapalnych tam, gdzie nie ma potrzeby. I właśnie w ten sposób zwiększa się ilość chorób autoimmunologicznych. Ponadto niedobór omega-3 prowadzi do rozwoju stanów zapalnych i chorób nowotworowych, osteoporozy, nadciśnienia i wzmożonej objawów ADHD czy też i depresji. Niektóre materiały podają, iż w momencie, kiedy człowiek ma stany przeddepresyjne, czy jest w jakimś takim właśnie stanie depresyjnym, powinien zażywać suplementację tłuszczów omega-3. Gdzie te tłuszcze omega-3 występują? Przede wszystkim polecam bardzo siemię lniane. Tam jest spora ilość tłuszczu omega-3, również orzechy pekan, orzechy laskowe, orzechy włoskie. I chciałabym jeszcze tutaj taki element praktyczny polecić Państwu, taką posypkę z lnu i orzechów, która zawiera sporą ilość tłuszczów omega-3. Potrzebujemy orzechy włoskie, siemię lniane, troszeczkę cukru brązowego, troszeczkę soli. To wszystko można zmiksować, wymieszać i używać dowolnie, czy na kanapki, czy na owoce, czy na płatki, czy na surówki. Taka ilość różnych składników bogatych w omega-3 na pewno będzie dla nas bardzo, bardzo korzystne. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i życzę, abyście wybierali te właściwe tłuszcze. Dziękujemy, Beato, za to, co nam przekazała. Tak się świetnie składa, że akurat dzisiaj jadłem kotlety z orzechów włoskich, więc jestem przekonany, że dokonałem właściwego wyboru. Ale na razie temat zdrowia zostawiamy. Chciałbym przypomnieć Państwu, że nadal cały czas jest dostępny czat, także zachęcamy do tego, żeby się logować, żeby zadawać pytania, żeby dyskutować. Już pojawiło się, mamy około 40 osób na czacie, które obserwują albo biorą udział w dyskusjach. Ja teraz chciałbym zaprosić na to miejsce Łukasza Romanowskiego, który będzie mówił na temat Boga, na temat Boga Ojca. A ja chciałbym się jeszcze zwrócić do tych, którzy są na czacie. Czy ta kamera mnie w tej chwili ogarnia? Fantastycznie. Słuchajcie, pytanie do Was, tylko do Was. Dla tych, którzy są na czacie. Który Bóg jest Ci bliższy? Czy Bóg miłosierny, czy też Bóg sprawiedliwy? Zapraszam do dyskusji, a Łukasza zapraszam do poprowadzenia tego tematu. Dziękuję bardzo. A więc czas, byśmy przeszli do tego głównego tematu dzisiejszego naszego spotkania. Będziemy mówić o Panu Bogu. Co wiemy o Panu Bogu? No, każdy właściwie ma swoje własne zdanie. Jest ono oparte w dużym stopniu na własnych doświadczeniach, na tradycji, z której się wywodzi, no i oczywiście na tym, w jaki sposób go też nauczono. No, ale powinniśmy przecież szukać odpowiedzi na to, kim ten Bóg jest naprawdę. Co o nim myśleć? Czy może nam w jakiś sposób pomóc? No, czy nasza kultura ma wpływ na to, jak tego Boga postrzegamy, czy też nie. No, oczywiście, proszę Państwa, kiedy patrzy się na to, jak świat patrzy na Pana Boga, no to znajdziemy mnóstwo przykładów
ludzi, którzy patrzą na Boga inaczej niż my, na przykład Polacy. Czy będzie to na przykład Bóg w wydaniu innych religii, chociażby nawet Bóg hinduistyczny, czy też bogowie hinduistyczni, gdzie jest cały panteon bogów, gdzie objawiają się ci bogowie w różnych postaciach, awatarach i pozytywnych, i negatywnych, gdzie właściwie jest zupełnie inna koncepcja. Bóg jawi się być bardziej podobny do człowieka, ma jego przywary, ma jego emocje. Mamy też na przykład koncepcję Boga, czy też no, mocy, siły w wydaniu buddyzmu, gdzie też oczywiście często mówi się o tym, że jest to jakaś siła, moc, która przenika cały wszechświat i człowiek właściwie powinien zlać się w jedno z tą mocą, z tą siłą po to, aby no, uzyskać wieczne szczęście. Mamy oczywiście też i wierzenia animistyczne, gdzie patrzy się na przykład na matkę, na naturę, na ziemię, gdzie na przykład myśli się o tym, że bóstwo ma jakiś związek z tym, jak wzrasta roślinność. Ma wpływ na to Bóg, czy będą dobre zbiory, czy też nie. No, są też oczywiście inne kulty, gdzie Bóg znowu kojarzy się w sposób bardziej kosmiczny, albo ze Słońcem, albo z gwiazdami, albo z zodiakiem. Jest wiele różnych przychodów. Proszę Państwa, nie mamy oczywiście możliwości mówić o wszystkich. Dzisiaj chcielibyśmy jednak mówić bardziej o Bogu bliższemu naszej kulturze. Czy w naszej kulturze też są różne spojrzenia na Pana Boga, na Boga Ojca? No oczywiście. Zacznijmy od tego, że bardzo wielu ludzi, i to jest fakt, ludzi, którzy są często bardzo wykształceni, mądrzy, ludzi, którzy są autorytetami, bardzo wielu ludzi w Boga po prostu nie wierzy. Nie uznaje Go. Można ich nazywać bardzo różnie, osobami niewierzącymi, może też ateistami, ale jest to fakt. Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu przytoczę pewien cytat, który wygłosił jeden z bardzo znanych i naukowców, i filozofów, Bertrand Russell. Brzmi to mniej więcej tak. Nie uznaję tak naprawdę żadnej religii, bo mój Bóg, Duch, który miałby objawić się w świecie, który przecież poznajemy tylko za pomocą rozumu, jest mi kompletnie nieznany, a przez to całkowicie niepomocny. Nie uznaję te tezy bliskiej ludziom wierzącym, że każdy dobry uczynek znajduje nagrodę, a każdy grzech przebaczenie. Cała moja religia sprowadza się do tego, wykonuj swoje obowiązki, nie oczekuj za nie żadnej nagrody ani tu, ani w wieczności. Ernest Hemingway, inny bardzo znany przykład osoby, która była niewierząca, powiedział kiedyś następujące słowa: wszyscy myślący ludzie są ateistami. Czy rzeczywiście? No, ale proszę Państwa, nie wszyscy myślą, że Bóg to tylko i wyłącznie mit. Są też i wśród nas tacy, którzy widzą Boga, uznają Go, myślą sobie, no Bóg rzeczywiście jest, ale ten Bóg jest nieco inny niż my byśmy sobie czasami chcieli wyobrazić. Bóg, który jest ograniczony. Tak jakby w pewnym sensie sam nie mógł pewnych rzeczy zrobić. Mamy takie dwie główne koncepcje. Jest ich dużo więcej oczywiście, ale te dwie, o tych dwóch można byłoby wspomnieć. Bóg deistyczny, czyli Bóg, który owszem dał początek i materii, i światu, i ludzkości, ale potem wszystko pozostawił jakby swojemu własnemu pędowi. Czy tak rzeczywiście powinno być? No jest to taka koncepcja nieco podobna do tego, jak na bogów patrzyli kiedyś Grecy. Albo znowu Bóg panteistyczny, a właściwie ujęcie tego, że bóstwo, moc, siła jest czymś, co przenika całą materię i istoty żywe i właściwie wszystko tak naprawdę jest Panem Bogiem. No, takie spojrzenie znowu ukazuje Boga jako kogoś, kto nie jest istotą personalną, nie jest osobą, tylko jest pewną siłą. A nawet jeśli uznamy, że jest to
Bóg, który myśli, który mówi, który jest osobą, no to i tak właściwie w pewnym sensie pokazuje to Boga, który nie chce dać człowiekowi wolności, który nawet jak stwarza go, daje mu możliwości istnienia, to nie daje mu możliwości istnienia z dala od siebie. Tak jakby nie było różnicy między stworzycielem a stworzeniem. Mamy oczywiście wizję Boga groźnego, surowego, który karze, czasami się, słuchajcie, straszy wizją piekła, sądu. A znowu od drugiej strony czasami mówi się o Bogu, który jest zawsze łaskawy, miłosierny, który zawsze przebacza bez względu na to, jak postępujemy, czy robimy źle, czy dobrze. I tak wszyscy będą zbawieni. A więc jaki ten Bóg naprawdę jest? Bóg Ojciec, ten, który jest symbolem autorytetu Boga we wszechświecie. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, będziemy zaglądać do tej oto księgi, o której już w zeszłym tygodniu Państwo słyszeliście, że warto do niej zaglądać, dlatego że zawiera w sobie dużo ważnych prawd. Prawd, które są nie tylko zweryfikowane, ale także prawd, które są po prostu korzystne. A więc popatrzmy, co Biblia mówi o Bogu. Czy jest to Bóg taki jak człowiek z emocjami? Czy jest to Boże Bóg odczłowieczony? Taki, który tak naprawdę jest jakby nawet nie tyle inny od człowieka, ale jest nawet wrogiem ludzkości. Popatrzmy teraz na kilka tekstów. Zacznijmy od tego, że Biblia podkreśla bardzo mocno, że Bóg jest. Od początku do końca Pisma Świętego mamy tą koncepcję: Bóg istnieje. Nawet samo imię Pana Boga wskazuje na to, że On jest. Mamy w Księdze Wyjścia w 3 rozdziale i tam od wiersza 13 do 14 następujące słowa zapisane. A Mojżesz rzekł do Boga: gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię, jako to, co im mam odpowiedzieć? I czy czytamy te bardzo ważne słowa: jestem, który jestem. Jahwe. Bóg mówi o sobie: jestem. To tak jakby chciał powiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu różnych rzeczy, istot, które istnieją warunkowo, ja jako Bóg istnieję bezwarunkowo. Mnie nikt nie stwarza, mnie nikt nie daje początku ani końca. Ja istnieję zawsze. Psalm 46 i tam wiersz 10 mówi znowu następujące słowa. Psalm 46 i wiersz 10. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg. Ja jestem Bóg. Właściwie całe Pismo Święte daje takie samo świadectwo. Świadectwo o Bogu, który jest, który istnieje, który zawsze jest zainteresowany. W pierwszym liście do Koryntian w 8 rozdziale i tam w wierszu 5 i 6 czytamy z kolei następujące słowa. Warto na nie zwrócić uwagę, bo są rzeczywiście niezwykłe. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział i tam wiersz 5 i 6. A chociaż mówi się o istnieniu bogów, czy to na niebie, czy to na ziemi, jakby rzeczywiście było wielu bogów i panów, to dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec. I dalej, wszystko pochodzi od Niego, a my dla Niego żyjemy. To był cytat z Biblii Poznańskiej. Stąd się sięgnąłem do notatek. Jest to niezwykle ciekawie oddane. Są różne koncepcje bogów. Są różni bogowie. Ale Bóg, który objawia się w Piśmie Świętym, mówi o sobie: ja jestem, ja istnieję. W przeciwieństwie do innych, moje istnienie jest bezwarunkowe. Otwórzmy inny fragment, list do Efezjan. I 4 rozdział i 6 wiersz. List do Efezjan,
4 rozdział i 6 wiersz. I czytamy tam. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Chcę zwrócić Państwa uwagę, że słowo Ojciec ma w tym miejscu głębokie konotacje. To nie jest przypadek. Ojciec kojarzy nam się z kimś, kto jest naszym opiekunem. Tym, kto dał nam początek, jest stworzycielem. Tym, który się o nas troszczy. Nawet sam Chrystus, kiedy czyta się Ewangelię, bardzo często wspomina o tym, że Ojciec mój jest także Ojciec waszym. Jest Ojcem waszym. On jest dla was tak samo jak i dla mnie. Ojciec. Co jeszcze mówi Biblia na temat Pana Boga? Popatrzmy na kilka innych bardzo ważnych tekstów. Mówiliśmy sobie, że ludzie często lubią myśleć o Bogu jako o istocie nieco ograniczonej, która nie do końca może zrobić to, co chce, albo jest jej to obojętne, jak żyją ludzie, albo tak naprawdę nie daje człowiekowi całkowitej wolności. Czy taki jest obraz Boga wzięty z Biblii? Popatrzmy na kolejny fragment. Biblia, to chcę podkreślić, mówi o tym, że Bóg jest nieograniczony. Kiedy mówi o tym, kim jest, to mówi o tym, że jest Bogiem, który może uczynić wszystko. Otwórzmy Księgę Apokalipsy. Apokalipsa, 1 rozdział i tam wiersz 8. I w tym miejscu, jak mniemamy, Bóg, autor Pisma Świętego, mówi o sobie: Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Bóg, ten, który jest i który był i który ma przyjść, wszechmogący. Początek i koniec. To oznacza właściwie, że zanim się cokolwiek rozpoczęło, był Bóg. I zanim się wszystko skończy, albo kiedy, gdyby się w ogóle miało cokolwiek skończyć, albo wszystko nawet, Bóg nadal jest. Ten tekst pokazuje, że Bóg jest niejako ponad czasem. Jest potężniejszy niż nasze ludzkie ograniczenia. Przestrzeń, czas. Jest w nim wielka moc. Psalm 33, wiersz 9. Otwórzmy też bardzo ciekawy fragment. Psalm 33, wiersz 9. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Wiecie Państwo, jest to bardzo, można by rzec, zuchwałe stwierdzenie. No bo jaki człowiek mógłby powiedzieć o swoich własnych słowach, że kiedy je wypowie, to tak się stanie? Bóg nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Mówi o sobie: stało się. Powiedziałem i tak się właśnie stało. I jeszcze kilka innych fragmentów. Pokrótce można powiedzieć, w Księdze Daniela jest napisane w drugim rozdziale i tam w 20 wierszu i 21, że do Niego należą mądrość i moc. Każdy z nas chciałby być mądry. Każdy z nas chciałby mieć jakąś moc. Jest napisane, że to Bóg, ten, który siedzi na tronie, suweren wszechświata, ten jest tego właścicielem. Co więcej, czytamy także, że Pismo Święte mówi o Bogu jako o stworzycielu. Czyli tym, który daje początek. Tym, który stwarza. Księga Izajasza, 45 rozdział i tam 12 wiersz. Ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej ludzi. Moje ręce rozciągnęły niebiosa i ja daję rozkazy wszystkiemu ich wojsku. Tak mógłby powiedzieć rzeczywiście Ojciec. Ten, który jest Ojcem ludzkości, ten, który dał jej początek. Ktokolwiek inny powiedziałby takie słowa, albo by kłamał, albo byłby co najmniej zuchwały. Bóg mówi o sobie: ja dałem wam
początek. Ja wszystko stwarzam. I jaki jest to Bóg? Czy jest to Bóg rzeczywiście deistyczny, a może panteistyczny? Popatrzmy na kilka innych fragmentów. Przede wszystkim Bóg, który jest Bogiem deistycznym, to Bóg, któremu na ludzkości nie zależy. Ale Biblia jest pełna obietnic. Biblia pokazuje Boga, który się człowiekiem interesuje. I nie tylko przez to, że zsyła na ziemię swojego najdroższego Syna Jezusa Chrystusa, ale jest po prostu ludzkością zainteresowany. Mówi o tym, że troszczy się o nią. W Księdze Izajasza w 41 rozdziale i tam w 10 wierszu czytamy: Lecz ty, Izraelu, mój sługo, Jakubie, którego wybrałem, potomstwo Abrahama, mojego przyjaciela, ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi i najdalszych zakątków powołałem, mówiąc do ciebie, sługą moim jesteś. Wybrałem cię, a nie wzgardziłem tobą. I mówi dalej, nie bój się, bo ja z tobą. Czy tak mówi Bóg, który się nie interesuje człowiekiem? A czy ktoś, kto mu mówi, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, może być Bogiem, któremu nie zależy na ludzkości? A czy jest to w takim razie Bóg, który nie daje nam wolności? Bóg panteistyczny, siła, moc? No, przede wszystkim czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg jest osobą. Że Bóg myśli, Bóg mówi, Bóg działa, Bóg ma nawet emocje. Po drugie, czytamy na początku Biblii, że Bóg jest innym istnieniem niż my. Że stworzenie jest aktem dokonanym przez Pana Boga i jest jakby różnica między tym, co jest stworzone, a samym stworzycielem. I wreszcie, po trzecie, Pismo Święte mówi, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. Nie jesteśmy niewolnikami Pana Boga. Pan Bóg, Ojciec, daje nam wolność. On co prawda chce, żebyśmy podjęli mądre decyzje, żebyśmy poszli w dobrą stronę, ale daje nam wolność. Nikt nas nie zmusza, nikt nas nie zamienił w manekiny, w roboty, które muszą podejmować decyzje takie, jak im kazano. Mamy przecież wciąż wybór. Jaki jeszcze jest Bóg? No, czytamy o tym, o Jego cechach charakteru. Na przykład, że jest Bogiem sprawiedliwym. Wiecie, to jest bardzo mądre słowo. Dzisiaj świat, a właściwie chyba zawsze świat był miejscem, gdzie sprawiedliwość bardzo ceniono, bo jej brakowało. O Bogu jest powiedziane, że jest Bogiem sprawiedliwym. Psalm 25 i tam wiersz 8 i 9. Czytamy, Pan jest dobry i prawy. Dlatego wskazuje drogę grzesznikom, rządzi pokornymi w sprawiedliwości. Sprawiedliwie. Tak? A w Księdze Eklezjasty w 12 rozdziale i tam w 14 wierszu Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A więc jest sprawiedliwy i ta sprawiedliwość przyniesie jakiś konkretny, ostateczny skutek. Co jeszcze czytamy o Panu Bogu? No, że jest na przykład miłosierny. Nawet jest o nim napisane, Bóg jest miłością. Ten, który rzeczywiście tę miłość objawia. Kiedy mamy piękny opis tego, jaki Bóg jest w Księdze Wyjścia w 34 rozdziale i tam w 6 i 7 wierszu, tam jest napisane, że Bóg jest jaki? Miłosierny, litościwy, nierychły do gniewu. Taki jest Bóg z natury. A o człowieku jest powiedziane w Ewangelii Jana 4:8, kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. A więc zaczyna nam się malować obraz Boga. Boga Ojca, na którego patrzymy jako na suwerena. Tego, który siedzi na tronie, który jest władcą wszechświata. Tego, którego władza jest nieskończona. W
pierwszej księdze Kronik i tam w 29 rozdziale i wierszu 11 czytamy: Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Ktokolwiek pisał Biblię, musiał wiedzieć, co robi. Ktokolwiek pisał takie słowa, wiedział, że one mają sens, bo gdyby tego sensu nie miały, pisanie tego typu rzeczy można by postrzegać jako niemalże szaleństwo. A jednak w tym pozornym szaleństwie kryje się głęboka metoda. Bo Bóg mówi: ja jestem inny, ja jestem taki, jakiego mnie widzicie właśnie w Piśmie Świętym. Czytamy też, że ten sam Bóg, to Bóg, którego władza nad śmiercią jest także władzą nieskończoną. Władzą, która doprowadzi do tego, że nawet ci, którzy umrą, ci, którzy zginą, ci, którzy odejdą, będą mogli być odrodzeni, odkupieni. A więc Bóg rzeczywiście daje nam obraz. Biblia mówi o Bogu, który jest jakby odpowiedział na wszystkie nasze pytania. A więc zadajmy sobie na końcu pytanie takie. Dlaczego, skoro Bóg pokazuje się nam w taki sposób w Biblii, jako Bóg, który ma siłę, który ma moc, Bóg, który wie, co robi, który dał początek i ten, który będzie także odpowiedzialny za koniec, Bóg, który jest pełen miłości, chociaż też jest sprawiedliwy. Dlaczego tak wielu ludzi mówi, że Boga nie ma? Pierwsza odpowiedź to po prostu z tego powodu, że świat jest zły. No bo rzeczywiście, jak się patrzy na świat, to on taki jest. Niektórzy myślą, że skoro świat jest zły, a Bóg jest wszechmogący i nic się nie dzieje, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Biblia mówi o tym, że ten obraz świata duchowego jest nieco bardziej skomplikowany. Tam jest nie tylko Bóg. Są też inne istoty, które mają tak samo jak my wolną wolę i mogą być posłuszne, ale też nie mogą być zbuntowane. I wiadomo, że kryje się za tym pewien konflikt, wojna, w której my niestety też bierzemy udział. Co jeszcze? Ludzie często widzą, że mogą sobie poukładać sami życie bez udziału Pana Boga. Pracują ciężko, zdobywają majątki, pieniądze, cieszą się swoim życiem i myślą sobie, po co mi jest Bóg? Po co mi jest Bóg? No ale też zawsze jest pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że ten, który, jak mówi Biblia, dał początek wszystkiemu, nie stworzył warunków sprawiedliwych dla każdego człowieka. Nawet jeżeli ktoś jest niewierzący, jeżeli będzie pracowity, to czy Bóg mu ma odmówić tego, żeby odniósł w życiu sukces? To byłoby niesprawiedliwe. Bóg pozwala ludziom odnieść jakiś wymierny sukces, jeżeli mają pewne cechy charakteru. To jest sprawiedliwe. To jest przecież część naszej wolności. I wreszcie, chyba to najważniejsze. Czy nie jest tak, że na świecie ludziom wtłacza się do głowy fałszywy obraz Boga. I mówi się o tym, że ten Bóg jest zupełnie inny. Albo słaby, albo obojętny, albo może mocny, ale nie chcący się angażować. Biblia mówi ani jedno, ani drugie. Bóg Ojciec to ten, który chociaż jest wysoko na tronie w niebie, jest suwerenem całego wszechświata, nie tylko naszej ziemi, jest też tym, który troszczy się także, jak mówi jeden z psalmów, o pokornego i o biedaka. I w tym nie ma żadnej sprzeczności. Jest Bogiem, który jest obecny od początku naszego życia aż do końca. I jest Bogiem, który wreszcie daje nam wybór. I mówi: czy uznasz mnie, czy też nie? Nie wszystkie pytania oczywiście na temat Pana Boga znajdą odpowiedź. My też ich nie znamy. Ale trzeba też przyjąć, że rozum
nie jest w stanie może zawsze wszystko pojąć. Potrzeba też trochę wiary, a wiara nie opiera się na tym, co można wyczuć, dotknąć, opisać, ale na tym, co człowiek wie, że istnieje, chociaż tego nie widzi. A więc potrzeba nam wiary. I wreszcie, kończąc, chciałbym zachęcić wszystkich do tego, by myśleli o tym, że w Boga warto wierzyć. Naprawdę warto wierzyć. Czemu? No bo jaką stratę poniesiemy, jeżeli będąc normalnymi, pracującymi ludźmi, będziemy uznawali, że ktoś taki jak Bóg istnieje, skoro On rzeczywiście jest taki, jak sobie dzisiaj czytaliśmy. Na koniec opowiem krótką historię. Czytałem kiedyś opis pogrzebu Leonida Breżniewa. Jak wiecie, jeden z wielkich przywódców komunistycznych, potęgi, która była skupiona w pełni na ateizmie, odrzucała istnienie Pana Boga. Jedno z takich głównych centrów cywilizacyjnych, gdzie się rzeczywiście z Bogiem aktywnie walczyło. I George Bush, senior, który był wtedy wysłany jako jeszcze w tym czasie wiceprezydent, pojechał na ten pogrzeb i był świadkiem tego, jak wdowa po Breżniewie stała nad trumną, jeszcze otwartą, i patrzyła się jak posąg. On leżał martwy, a ona stała nad tą trumną, na to świadectwo człowieka, który całe swoje życie poświęcił między innymi na promowanie systemu, który był w dużym stopniu też trochę nieludzki, ale też i walczył z Bogiem. I potem opowiadał, że w momencie, kiedy żołnierze już podnieśli do góry tą drugą część trumny, żeby zakryć, ta kobieta dosłownie w ostatniej chwili podniosła rękę i nad tym swoim mężem wykonała znak krzyża. I doszło do paradoksu. Kiedy to w miejscu, w którym powinno się właściwie ideologicznie walczyć z Bogiem, żona pokazała, że dla tego człowieka, jej ukochanego męża, jaki by nie był, jedyną nadzieją jest to, żeby spotkał się z Bogiem. A jeśli tam jest miejsce dla Pana Boga, jeżeli tam są ludzie, którzy chcą tego Boga widzieć, to czy my nie powinniśmy też tego Boga szukać? Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Łukaszu, za te słowa, za tą prezentację, za to, co mówiłeś o Bogu Ojcu. Teraz chciałbym Państwa zaprosić do tego, żebyście wysłuchali 4-minutowego utworu muzycznego. Za chwilkę wracamy i będziemy rozmawiali na temat tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. God took 6 days and created earth and moon, the stars and sun. On the 7th day he rested from the work that he done. Then he blessed it, made it holy as a gift for every man, to remind us where we came from and just how this world began. Holy day, purified, set apart, sanctified, enjoy. They laid him in.
desecrated and profaned, but the sacred fourth commandment is still valid and unchanged. Hear the Father gently calling, if you love me, heed each one, not for merit or salvation, but because you love my Son. Holy day, z powrotem. Rozmawialiśmy na temat Boga Ojca i chciałbym zadać wam pytanie. To samo pytanie, które zadałem internautom. Jaki Bóg jest wam bliższy? Czy ten Bóg miłosierny, czy też ten Bóg sprawiedliwy? Jak to jest w waszym życiu? Mariuszu, widzę, że wziąłeś mikrofon, więc... Chętnie odpowiem. Właściwie wierzymy w to, że Bóg jest jeden. Nie ma jednego Boga sprawiedliwego, a drugiego Boga miłosiernego. Także ja wierzę w Boga. Ja wierzę w Boga, który jest i miłosierny, i sprawiedliwy. Natomiast osobiście się go nie boję. A więc bardziej tego miłosiernego, na którego można liczyć, że jest życzliwy, że jest łaskawy, że jest dobry. No tak, tylko jak połączyć to miłosierdzie z tą sprawiedliwością? Bo z jednej strony mamy opis Boga Starego Testamentu, który wydaje się być zupełnie inny od opisu Boga Ojca z Nowego Testamentu. I teraz no, z tym można mieć problem. Jak to pogodzić ze sobą? Miłosierdzie i sprawiedliwość. Znaczy, pewne wątpliwości można mieć, dopóki się nie czyta i Starego, i Nowego Testamentu. Mhm. Bo jak się czyta oba i Stary, i Nowy Testament, to można zobaczyć, że tak naprawdę, powtórzę się, jest jeden Bóg. Jest jeden Bóg. Mhm. Kiedyś na przykład Pan Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami, a więc z najbliższymi, i powiedział coś takiego znamiennego. Powiedział, kto mnie widział, widział Ojca. Odpowiedział to apostołowi, który tego nie rozumiał. Mówi, apostoł mówi, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Jezus mówi, kto mnie widział, widział Ojca. Nie ma Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. Bóg żył zawsze. I w tych czasach, i w tych czasach. Mhm. On jest taki sam. Taki sam. A w dzisiejszych czasach jaki jest? Ten sam i na wieki. Bez zmiany. Jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy. No to jest... wyzwanie rzeczywiście, żeby tak to odczytywać, te Boże działania, te Boże akcje, bo rzeczywiście taka pobieżna wiedza może czasami nie wystarczyć. Znaczy pobieżna, często stereotypy. Wiecie, kiedy mówi się o Bogu Starego Testamentu, Bogu Nowego Testamentu, to nie wiem, z czego to wynika, ale często może z tego, że się to po prostu powtarza, a niekoniecznie, że się o tym czyta. Czyli odsyłamy nas wszystkich do Pisma Świętego, do Biblii w takiej sytuacji, jeżeli mamy z tym problem, tak? No myślę, że tak. To jest objawione źródło wiedzy o Panu Bogu, aha, więc takie bezpieczne i pełne. Okej, okay. Dobrze, dziękuję za tą odpowiedź. Wiecie, mam jeszcze jedno pytanie. Dlatego, że zadałem sobie trud
Skorzystałem ze strony internetowej, gdzie można wyszukiwać różnego rodzaju wyrazy, które pojawiają się w Piśmie Świętym. Konkordancja internetowa. I sprawdziłem, ile razy pojawia się w Piśmie Świętym słowo ojciec. I wyskoczyłem liczba 260 razy, ponad 260 razy. Natomiast matka w Piśmie Świętym pojawia się 96 razy. Połączenie Bóg-Ojciec pojawia się wielokrotnie, natomiast Bóg-Matka nie pojawia się ani razu. Czy to oznacza, że chrześcijanie tak naprawdę pochodzą z rozbitego domu, że co się w takim układzie stało z matką? Tak Bóg się przedstawił nam jako ojciec. Ale przedstawił się też jako syn. Bo mówimy o synu również, że jest Bogiem i tak Jezus się przedstawił. A oprócz tego mówimy też o Duchu Świętym. I tutaj mamy pewien problem. Mamy ojca, syna, a matka. No właśnie. I ja, gdy czytam o Duchu Świętym, to czasami tak myślę właśnie, że można by go porównać do matki. Tym bardziej, że gdy Pismo Święte mówi o tym, że Bóg stwarzał ziemię, to zaraz na początku jest powiedziane, że Duch Święty unosił się nad wodami. I tam jest takie ciekawe wyrażenie użyte, jakiego używano na przykład w Izraelu do powiedzenia, że powiedzmy kwoka siedzi nad jajkami, wysiaduje je, żeby coś się później wykluło z tego. I tutaj to porównanie Ducha Świętego, który coś czyni, żeby z tej ziemi jeszcze w chaosie coś się wykluło, jak ta kwoka. Ta matka, która troszczy się o to, żeby te młode powstały. Ale to takie dość dalekie skojarzenie. Ja wiem, że są feministki, które chciałyby, żeby mówić o Bogu jako o matce. Z jakiegoś względu Bóg się przedstawia jako ojciec, jako syn. Chce nam powiedzieć, kim on jest. Ja wiem, że mogą być różne skojarzenia o ojcu i o matce. Ja bym mógł tutaj powiedzieć o swoim ojcu i o swojej matce. I muszę powiedzieć, że ojciec był taką postacią stabilną, a matka jak matka, na ogół kręci się, gdera, coś tam zawsze. Psycholodzy nam mówią, że inaczej postrzega świat ojciec. Ojciec ma szerokie spojrzenie. Mówią, że mężczyźni myślą o tym, jak dostać się na księżyc, a kobiety myślą o tym, co mają w garku. Czyli nad drobnymi szczegółami się zastanawiają. Mężczyźni mają zadanie opieki. I tak jest pokazany nam Bóg jako ten, który ma szerokie horyzonty, który rozsądnie myśli. Kobiety są uczuciowe. Kiedyś czytałem, że dziecko wypadło za burtę ze statku i matka, która nie umiała pływać, skoczyła za tym dzieckiem. No, powiedzielibyśmy zupełnie bez rozsądku. I gdy myślę o Bogu, to mi się podoba to, że Bóg jest taki stateczny, rozważny, ale bardzo kochający. I mnie zastanawia na przykład jeden werset w Piśmie Świętym, który mówi tak. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, pisze Izajasz, ale jest to wypowiedź Ojca naszego Boga. Czy jest kobieta, która może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? No co byśmy powiedzieli? No, chyba nie. Każda matka strasznie kocha swoje dziecko. A popatrzmy, co mówi ojciec. A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. To jest postawa. Ja tutaj dostrzegam to, że Bóg jak gdyby
tak jak potrafi być jednocześnie miłosierny i sprawiedliwy, tak jednocześnie potrafi w stosunku do swoich dzieci, ludzi, jednocześnie okazywać taką samą troskę, jaką matka potrafi okazać w stosunku do swojego dziecka, jak również tak samo potrafi jak gdyby wychowywać w karności syna, jak potrafi to robić, ojciec. I to jest dla mnie też taki cudowny paradoks. Dziękuję za tą wypowiedź. Mam pytanie dla naszego wykładowcy, dla Łukasza. Jest pytanie, Łukasz, od Emila Bukowskiego. Dlaczego Bóg dopuścił istnienie zła, jeśli jest, jak mówi Biblia, święty i czysty? Tak, no, Bóg przede wszystkim dopuścił istnienie, wydaje mi się, wolnej woli u istot, które stworzył. I za tą wolną wolą jest jakby pewien znak zapytania. Pan Bóg w swojej czystości i dobroci oferuje wszystkim, którzy zostali przez Niego z łaski stworzeni, z miłości, aby Go poznali i zobaczyli, że jest dobry i miłosierny, że wszystko to, co daje, jest pozytywne. No ale, tak jak już sobie dzisiaj mówiliśmy podczas wykładu, Bóg nie odbiera czy człowiekowi, czy też aniołom wolności wyboru. Jeżeli ktoś chce zbuntować się, jeżeli ktoś chce postąpić inaczej, no to Bóg nie każe go w taki automatyczny sposób, jak my byśmy czasami chcieli, że jak ktoś już jest troszeczkę nieposłuszny, to trzeba go ukarać, bić po rękach albo nawet jeszcze zrobić coś gorszego. Bóg raczej bardziej stawia na to, że przez cierpliwość, przez okazywanie miłosierdzia, przez rozmowę, że zawsze jest jeszcze jakaś nadzieja, że się kogoś da zawrócić z tej drogi. No, historia wszechświata, na pewno przynajmniej naszej Ziemi, jest, jak mówi Biblia, smutna. I ten bunt, który powstał gdzieś w niebie, dużo o nim nie wiemy, on trafił do nas na Ziemię i niestety ludzkość po prostu zaparła się posłuszeństwa wobec Pana Boga, mimo tego, że jak czytamy, otrzymała od Pana Boga to, co najlepsze. I tak jak powiedziałem, Pan Bóg nas nie ukarał, bo gdyby nas tak karał, jakbyśmy chcieli na przykład, żeby ukarał szatana, to by nas też nie było. Więc myślę, że też powinniśmy być Panu Bogu wdzięczni za Jego cierpliwość. On i tak wszystko na końcu rozwiąże. Ma przygotowane narzędzia i plan. Między innymi przecież śmierć Chrystusa na krzyżu jest elementem tego planu zbawczego. I Pan Bóg chce, żebyśmy mogli żyć. I nawet jeżeli ten świat jest taki trudny i też się jakby żyjemy wśród ludzi, którzy się buntują, może też i sami się czasami buntujemy przeciwko Panu Bogu, żebyśmy mimo wszystko mieli szansę powrotu. I żebyśmy kiedyś pewnego dnia mogli powiedzieć: dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że byłeś tak cierpliwy wobec mnie, który byłem może słaby i zły. Ale też i jest pewność, że Pan Bóg wszystko zakończy sprawiedliwie. Jeżeli ktoś nie skorzysta z tej łaski, no to kiedyś musi się niestety liczyć z tym, że przyjdzie mu za to zapłacić. Mhm. Dziękuję za tą odpowiedź. Na czacie pojawiła się również dyskusja na temat cech Boga i tak jak tutaj podkreślaliśmy przede wszystkim miłosierdzie i sprawiedliwość, tak tutaj internauci podkreślali Bożą cierpliwość, współczucie, mądrość i również poczucie humoru, co akurat fajnie, że to ktoś zauważył. Bo czytając Pismo Święte, można też dostrzec na kartach tej księgi, że Bóg rzeczywiście ma poczucie humoru i nie jest to istota, która jest po prostu pozbawiona tej cechy. Cieszę się, że mogliśmy porozmawiać na temat tego, kim jest Bóg Ojciec, jakie on ma, jakimi cechami się przedstawia i co tak naprawdę robi dla nas ludzi. Chciałbym Cię poprosić, Łukaszu, żebyś teraz w kilku zdaniach podsumował to, o czym dzisiaj mówiłeś i powiedział nam, czy rzeczywiście warto wierzyć
w Boga Ojca, tego Boga Ojca, którego możemy w Piśmie Świętym odnaleźć. Tak. No, jaki Bóg jest, każdy widzi, czy jest to Bóg taki, który jest podobny do człowieka z jego przewarami, wadami, czy jest to może Bóg nieosobowy, czy jest to może Bóg taki, któremu na człowieku nie zależy. No, z tego, co czytamy w Piśmie Świętym, Bóg jest z jednej strony Bogiem wszechmocnym, który może uczynić wszystko, ale też jest Bogiem cierpliwym i miłosiernym. To, czy my w takiego Boga uwierzymy, zależy już tylko i wyłącznie od nas. Ale chciałbym was do tego zachęcić, abyście państwo pomyśleli o tym, że warto to uczynić, dlatego że jest za nami cała historia kilku tysięcy lat, przez które było wielu ludzi, którzy sami doświadczyli tego, co to oznacza uwierzyć w Boga. Może na drodze eksperymentu, może na drodze różnych doświadczeń. Warto spróbować, dlatego że ten Bóg, którego Biblia tak pięknie opisuje, zrównoważony, mądry, odpowiedzialny, cierpliwy, to Bóg, który też jest naszym Ojcem i zna każdego z nas, zna też każdego z Państwa. I wydaje mi się, że warto wybrać się w tę podróż, w taką przygodę i zobaczyć, jak to jest żyć z Panem Bogiem. A jeżeli Państwo znacie Pana Boga, uważacie, że z Nim już przeżyliście sporo, zachęcam, by te więzi jeszcze bardziej pogłębić, uściślić, abyście Państwo mogli doświadczyć tego, co to znaczy żyć z tym, kto mówi o sobie, że jest Stworzycielem, ale też i Dokończycielem, i Zbawicielem. Myślę, że jest przed nami wspaniała przyszłość i że te obietnice, które są w Biblii, pokazują, że warto iść za Bogiem i do tego zachęcam. Dziękujemy, Łukaszu. Ja chciałbym podziękować jeszcze raz Łukaszowi, wam wszystkim za udział w tym spotkaniu. Chciałbym podziękować również Państwu za to, że byliście z nami, że poświęciliście ten wieczorny czas w niedzielę po to, żeby wspólnie zastanawiać się nad tym, czy rzeczywiście warto w coś wierzyć. Mam nadzieję, że po tych spotkaniach pojawią się refleksje, że warto wierzyć w Pismo Święte, warto wierzyć w Boga, warto wierzyć Bogu przede wszystkim. A czego możemy się spodziewać za tydzień? Za tydzień kolejny temat, niedziela, tym razem godzina 19. Mamy nadzieję, że nie będzie problemów technicznych i się spotkamy o godzinie 19. Będzie z nami Andrzej Siciński, a temat spotkania: kim jest Bóg Syn? Serdecznie Państwa zapraszam na trzecie, kolejne spotkanie za tydzień, w niedzielę o godzinie 19. Do zobaczenia, dobranoc.